Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Myślę, że to jest troszeczkę taka specyfika jednak psychologiczna, że być może zaczynamy szukać jakichś, nie wiem, błędów czy niedociągnięć w samych sobie. Jest to też pewien fatalizm trochę, jakieś przekonanie, że po prostu z nami czy w naszym konkretnym kontekście już nic dobrego się nie da zrobić, więc po prostu trzeba przenieść się w jakiś inny, że to jest jakiś, jak to mawiają programiści, it's not a bug, it's a feature. Że wychodząc z takiego założenia po prostu, że trzeba zmienić system, w którym się żyje. Później okazuje się, że jednak nie jest to oczywiście prawdą, dlatego że jakby wizerunek danego miejsca, danego kraju, danego regionu oczywiście różni się od realiów, które, jak się okazuje, że jednak codzienne życie, jakieś codzienne wyzwania, obowiązki, zadania i kłopoty są prawdopodobnie całkiem zbliżone w różnych miejscach na świecie. Natomiast właśnie jeśli chodzi o tę modę na Skandynawię, z punktu widzenia nieskandynawskiego, to wydaje mi się, że troszeczkę bardziej mi się to kojarzy z taką fascynacją Ameryką, która w Polsce zaistniała w latach 90. i że troszeczkę tutaj zadziałał taki mechanizm, że jeżeli będziemy naśladować jakieś zachowania wyjątkowo skutecznie i dokładnie, czyli jeżeli skopiujemy tę zewnętrzną stronę, powierzchowność, to wtedy zmieni się też zawartość i że jeżeli będziemy żyć po skandynawsku, to również staniemy się najszczęśliwszym krajem świata, jak na przykład Dania. Dlatego, że właśnie w latach 90. naśladownictwo amerykańskiego stylu życia miało zrobić z Polski kraj powszechnego sukcesu. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.